10 legendarnych konstrukcji inżynierskich. 1. Burj Khalifa. Burj Khalifa w Dubaju to najwyższy budynek na świecie i symbol nowoczesnej inżynierii oraz architektury. Zbudowany w 2010 roku, ma wysokość ponad 828 metrów i składa się ze 163 pięter. Jego konstrukcja uwzględnia liczne innowacje, takie jak zaawansowany system wentylacji i wyjątkowe rozwiązania strukturalne, które umożliwiły wykorzystanie nowatorskich materiałów. Burj Khalifa to przykład, jak inżynieria może sięgać w górę dosłownie i w przenośni, tworząc ikonę nowoczesnego świata. 2. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, często nazywana ISS, jest jednym z najbardziej niezwykłych osiągnięć w dziedzinie inżynierii i eksploracji kosmosu. To kolaboracyjne dzieło naukowców i inżynierów z różnych krajów, stanowiące bezprecedensowy punkt współpracy międzynarodowej w przestrzeni kosmicznej. Założona w 1998 roku, ISS jest potężnym dowodem na to, jak człowiek może współpracować na arenie międzynarodowej, by realizować wspólne cele badawcze. Stacja jest złożona z modułów zaprojektowanych przez różne agencje kosmiczne, takie jak NASA, Roskosmos, ESA, JAXA i CSA. Jej konstrukcja jest wynikiem lat pracy, zdolności technicznych i zrozumienia wspólnego języka nauki. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przekształca nasze wyobrażenie o tym, jak technologia może pomóc ludzkości osiągnąć wyjątkowe cele. 3. Droga i tunel Guoliang, Chiny. Droga Guoliang to przykład niesamowitego osiągnięcia inżynieryjnego w trudnym terenie. Zbudowany przez mieszkańców wioski Guoliang w Chinach, ta wąska i niezwykle kręta droga, wyrzeźbiona w skalę gór, została wykonana ręcznie. Wsparcie inżynieryjne pozwoliło na stworzenie tunelu, który zastąpił tę drogę. Jednak oryginalna droga nadal przyciąga turystów i jest symbolem determinacji i kreatywności lokalnej społeczności. 4. Kanał Suezki. Kanał Suezki w Egipcie to kluczowa trasa handlowa i transportowa, łącząca Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Otwarty w 1869 roku, stał się jednym z najważniejszych szlaków handlowych na świecie. Dzięki skróceniu trasy dookoła Afryki, znacząco przyspieszył międzynarodowy transport morski i handel. Inżynierowie musieli zmierzyć się z wyzwaniami takimi jak przewyższenie terenu i ochrona przed piaskami pustyni. Kanał Suezki to przykład, jak inżynieria może zmienić przepływ globalnej komunikacji i handlu. 5. Katedra Santa Maria del Fiore we Florencji. Katedra Santa Maria del Fiore, znana również jako Katedra Florencka, to jedna z największych i najbardziej imponujących konstrukcji sakralnych na świecie. Znajdująca się we włoskiej Florencji, katedra wyróżnia się kubaturową kopułą Brunelleschiego, która była wówczas niewiarygodnie nowatorskim rozwiązaniem inżynieryjnym. To osiągnięcie nie tylko wpłynęło na architekturę i inżynierię renesansu, ale także stało się symbolem kreatywności człowieka w dążeniu do budowy monumentalnych i pięknych struktur. 6. Akwedukt Pont du Gard. Akwedukt Pont du Gard, zbudowany przez starożytnych Rzymian w południowej Francji, to przykład genialności inżynieryjnej sprzed tysięcy lat. Ten trzypoziomowy akwedukt mierzy ponad 50 metrów wysokości i przewodził wodę na dystansie około 50 km do miasta Nimes. Budowla wykorzystywała nachylenie terenu i łuki, aby utrzymać stały spadek wody, eliminując potrzebę pompy. Pont du Gard to świadectwo zdolności starożytnych inżynierów do tworzenia trwałych i funkcjonalnych konstrukcji, które przetrwały do dziś. 7. Most Golden Gate. Most Golden Gate w San Francisco to ikona miasta i jedno z najbardziej rozpoznawalnych osiągnięć inżynierii mostowej. Zbudowany w latach 1933-1937, łączy San Francisco z Marin Country nad cieśnią Golden Gate. Most ma ponad 2 km 700 metrów długości i charakteryzuje się czerwoną barwą oraz charakterystycznymi wieżami.
Jego projekt oparty był na nowatorskim zawieszeniu i umożliwił pokonanie głębokiej i zmiennych warunków wodnych cieśniny. Most Golden Gate jest przykładem odwagi i pomysłowości inżynierów, którzy tworząc tę konstrukcję, stworzyli symbol miasta i technicznego postępu. 8. Piramidy w Gizie. W samym sercu Egiptu, otoczone tajemnicą i majestatem, stoją piramidy w Gizie. To monumentalne konstrukcje, które stanowią nie tylko jedno z największych osiągnięć inżynieryjnych starożytności, ale także wieczne świadectwo potęgi i wiedzy cywilizacji starożytnego Egiptu. Najbardziej ikoniczną z piramid jest ta zbudowana dla faraona Cheopsa, znana jako Wielka Piramida. Jej ogromne boki z bloków starannie oszlifowanych i przystosowanych do idealnych kątów stanowiły niezwykłe wyzwanie dla inżynierów tamtych czasów. Nie do końca wiemy, jak starożytni Egipcjanie dokładnie zbudowali te struktury, jednak ich precyzja i złożoność wciąż wzbudzają zachwyt i zaskoczenie. Dzięki swojej nieprzemijającej mocy oddziaływania piramidy w Gizie przyciągają podróżników, naukowców i odkrywców z całego świata. Stanowią one nieme świadectwo historii i ludzkiego ducha odkrywczego. Choć minęły tysiące lat od ich budowy, to wciąż pozostają zagadką i inspiracją dla wszystkich, którzy patrzą na nie wspaniałymi oczami pełnymi podziwu. 9. Kanał Panamski. Kanał Panamski, jedno z najważniejszych osiągnięć inżynierii wodnej. Łączy Ocean Atlantycki z Pacyfikiem, skracając podróż między kontynentami. Zaprojektowany przez Ferdinanda de Lesseps'a, został ukończony w 1914 roku. Kanał składa się z systemu śluz i szlaków wodnych, które pozwalają na kontrolowane podnoszenie i obniżanie poziomu wody, umożliwiający przepłynięcie przez pasmo górskie. To osiągnięcie nie tylko zmieniło globalny handel i transport, ale także pokazało potencjał ludzkiej inżynierii w przekształcaniu naturalnych przeszkód na korzyść ludzkości. 10. Wielki Mur Chiński. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Chin. To monumentalna konstrukcja o długości przekraczającej 20 tysięcy kilometrów, zbudowany w różnych okresach dynastii chińskich. Miał na celu obronę przed najeźdźcami i kontrolowanie szlaków handlowych. Konstrukcja składa się z murów, fortów i wież obserwacyjnych, a jej wyjątkowy charakter i rozmiar wciąż budzą podziw i zachwyt. Wielki Mur Chiński to nie tylko inżynieryjne osiągnięcie, ale również świadectwo historycznych wydarzeń i aspiracji jednego z najstarszych narodów na świecie. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij pozostawić kciuka w górę i kliknąć subskrybuj. Prosimy także o udostępnianie. Do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!